Dominik Wardzichowski, to jest program Dogrywka w Sport.pl, a gościem kolejnego odcinka jest Maciej Szczęsny, były reprezentant Polski, a obecnie ekspert TVP Sport. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Legia Warszawa i Adam Nawałka, to będzie dobre połączenie? A będzie? No wszystko na to wskazuje. To znaczy co? Dariusz Mioduski bardzo chce tego trenera, trwają negocjacje. No i też Super Express poinformował, że Adam Nawałka już w środę ma przejąć Legię Warszawa. Akurat jeśli chodzi o to źródło informacji, to ja od wielu, wielu lat mam takie doświadczenia, które każą dalece nie ufać. Oto ostatnie wymienione przez pana, ale to zaszłości osobiste. Natomiast dopóki nie będzie ogłoszone to oficjalnie, że przede wszystkim pan Dejan Kelafuric przestał być trenerem Legii, a ktoś inny zaczął być, to myślę, że warto powściągliwość zachować. A przyjmijmy, że Adam Nawałka przejmuje Legię Warszawa. Biorąc pod uwagę to, że to jest trener z wysokimi oczekiwaniami finansowymi, ma sztab szkoleniowy i na pewno przebudowałby ten klub, pana zdaniem, to by była dobra decyzja Dariusza Mioduskiego? Ja nie wiem, czy by przebudował, bo nie chce mi się wierzyć, żeby na przykład Jarek Kocz, który był w reprezentacji w sztabie trenera Nawałki, trenerem od bramkarzy, był w stanie pokazać większą wiedzę i umiejętności niż aktualny trener bramkarzy w Legii. A pozbywanie się Krzyśka Dowchania wydaje mi się byłoby olbrzymim błędem, jakkolwiek rozumiem, że nowego trenera może być stać na podejmowanie ryzyka, to myślę, że niektórych ryzyk nie warto podejmować, bo szansa na to, że ich podjęcie obróci się na korzyść nowego trenera jest wielce znikoma lub wręcz zerowa, a kiedy obróci się na niekorzyść zespołu i trenera i jego sztabu, to wszyscy powiedzą, no tak, no ale przecież zaczął od błędu, o którym było wiadomo, że jest błędem. Więc ani większej wiedzy, ani umiejętności, ani charyzmy Jarek Tkocz na przykład od Krzyśka Dowchania nie ma zapewne, więc nie wiem, czy tak trener Nawałka będzie mógł przyjść i pozmieniać absolutnie wszystko. No jeśli tak, to podziwiam, bo to przy okazji podziwiam zasobność portfela pana Mioduskiego, bo rozumiem, że wszelkie tego typu zmiany niosą za sobą niezbędne wydatki, które jak wiadomo, nie wiadomo, czy się zwrócą. A o, jak ładne, się zwrócą? Jak wiadomo, nie wiadomo. Sportowo zwrócą się? No myślę, że trener Nawałka nie pozwoliłby sobie na to, żeby jego zawodnicy poruszali się w takim tempie i tak chaotycznie, jak poruszali się piłkarze Legii w meczu ze Spartakiem Trnawa. Przy czym, jak powiedziałem, wcale nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie wina trenera. No ale nawet jeżeli to nie jest tak, że zaaplikował jakieś zbyt wielkie obciążenia w okresie przygotowawczym albo nie umiał zmobilizować piłkarzy, no to też rozumiem, że jakąś część odpowiedzialności ponosi, ale też bądźmy szczerzy, ile razy w życiu i ile lat jeszcze mamy przed sobą jako kibice polskich piłkarzy czy tam polskich drużyn na to, żeby patrzeć na to, czy trener odpowiednio zmobilizował drużynę. No może wreszcie zacznijmy zatrudniać piłkarzy, którzy mają po prostu sami w sobie ambicje, chęć i potrzebę zaistnienia w inny sposób niż zaistnieli piłkarze Legii tydzień temu, bo myślę, że nawet inkasując olbrzymie pieniądze co miesiąc, jednak nie sposób być dumnym, szczęśliwym, tak od A do Z szczęśliwym ze swojego jestestwa i bytu i tego, co się robi, jak się robi, kiedy się tak prezentuje na boisku. A pan ma nadzieję, że Legia Warszawa awansuje do kolejnej rundy? Z żalem stwierdzam, że nie, bo z doskonałego punktu obserwacyjnego oglądałem poprzedni mecz, czyli byłem na Łazienkowskiej w Skyboxie, gdzie było urządzone studio TVP Sport i no to jest dobre miejsce obserwacyjne, z którego widać nie tylko to, jak się poszczególni piłkarze poruszają, ale też całe formacje i drużyny. I myślę, że różnica tempa gry między Spartakiem Trnawa a Legią była co najmniej dwukrotna na korzyść Spartaka.
I niestety także ci, których zwykło się uważać za lepszych piłkarzy, mówię tu o legionistach, na tle takich, którzy, przynajmniej chyba pięciu ich było w polskiej lidze, o ile pamiętam, i nie dali sobie w polskiej lidze rady, nie błysnęli i są dzisiaj piłkarzami Spartaka Trnawa, no to, to ci lepsi wyglądali jak muchy w smole na tle Vlasko, Grendela, Antona Slobody, także boję się, że tydzień mógł nie wystarczyć legionistom na to, żeby jakiegoś balastu się pozbyć. A też oglądałem wnikliwie mecz przeciwko Koronie, owszem wygrany, ale wygrany w przeciągu 10 minut, myślę, że bardziej na życzenie Korony, inaczej, na życzenie Korony przez Koronę przegrany, niż na życzenie Legii przez Legię wygrany, o tak bym to nazwał. A to zwycięstwo Legii Warszawa z Koroną Kielce dodaje więcej optymizmu przed tym rewanżem, czy wręcz przeciwnie? Nie, no fajnie, że Kante, który wszedł, umiał się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie i strzelił naprawdę efektowną bramkę. I myślę, że zawsze zwycięstwo w lidze przed meczem pucharowym zawsze dodaje optymizmu drużynie, ale ja nie wiem, czy Legia będzie miała między tym meczem w Kielcach, który już się zakończył, a meczem w Trnawie, który jeszcze się nie zaczął, czy będzie miała czas, żeby porównać przynajmniej długie fragmenty gry ze Spartakiem u siebie i z Koroną na wyjeździe i czy legioniści będą mieli szansę przy tego typu porównaniu dojść do wniosku, że do prawdziwego moim zdaniem, że 10 minut z Koroną, jak powiedziałem, bardziej przegrane przez Koronę na jej życzenie niż wygrane przez Legię, no to trochę mało, żeby jutro być w euforii i w przekonaniu, że dwie bramki straty to my tak odrobimy, to nie sądzę. A pan podchodzi do tego wyniku z pierwszego meczu jako do wstydu dla mistrza Polski, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy się zacząć przyzwyczajać do takich wyników? Znaczy zależy pod jakim kątem, czy przez jaki pryzmat rozpatrywać ten wynik, bo jeżeli rozpatrywać przez pryzmat tego, jaka była różnica w tempie gry, w jakości gry, to 0-2 nie jest żadnym wstydem, tylko najniższym wymiarem kary. Chociaż ja stwierdziłem po meczu, że to tak właśnie łatwo się mówi, najniższy wymiar kary, a tak naprawdę legioniści powinni to przyjąć jako jeden z wyższych wymiarów nagrody, bo powinni przegrać znacznie wyżej. A jednocześnie to jest dla nich, tak przekornie mówię o nagrodzie, to jest dla nich taki sygnał, żeby przyjrzeli się właśnie temu meczowi i żeby odkryli 10 różnic między swoim ustawieniem, swoją grą, swoimi możliwościami, szybkością, z jaką reagowali piłkarze Legii na zmienność sytuacji na boisku, a szybkością, z jaką reagowali piłkarze Spartaka i też przede wszystkim całe formacje. No umówmy się, że bramka stracona przez Legię, czy też strzelona przez Spartaka na 1-0 w 15 minutach, 16, to tak naprawdę powinna być bramka na 3-0. Wcześniej genialna interwencja Arkadiusza Malarza. Jedna świetna interwencja Arka Malarza po strzale głową, ale to już wówczas powinna być bramka na 2-0. A wcześniej, w szóstej czy w trzeciej minucie, no, Grendel miał sytuację taką, że z 6 metrów do pustej bramki nie trafił. Owszem, nie miał, ja nie twierdzę, że popełnił wielki błąd, bo to była akcja w olbrzymim tempie rozgrywana i być może piłka mu troszeczkę uciekła. Ale no, tak naprawdę, to gdyby Legia w 16 minucie przegrywała 3-0, nie miałaby prawa mieć pretensji do losu i nikt nie miałby prawa stanąć i powiedzieć, nie no, pech nas dzisiaj nie opuszcza. To tam nie było pecha, bo nie było przypadku. Pech czy szczęście są pochodną, czy też jakąś współzależną od przypadku, a tam nie było przypadku. Wygrał i prowadził grę tak, jak chciał, zespół 3 razy lepszy i 5 razy mądrzejszy tamtego dnia. To, że Spartak Trnawa był mądrzejszy, to jest taki kamyk do ogródka Deana Klafuricza? Nie wiem.
Nie wiem. Nie jest łatwo szybko myśleć, jak się jest zmęczonym. A piłkarze Legii moim zdaniem byli zmęczeni. I tu no, pojawiła się taka informacja już po meczu, że prawie całą drużynę dopadł jakiś tajemniczy wirus. A pan zdaniem, dlaczego Dejan Klafuricz, skoro wiedział, że ci zawodnicy nie są gotowi do gry, nie są w pełnej gotowości, dlaczego wystawił akurat tych zawodników w wyjściowej jedenastce? No tego nie wiem. Pytanie, czy miał kogo wystawić. I przypadek, który miał miejsce, może sugerować, że można było zrobić inaczej, bo Mączyński wypadł, wszedł Wieteska w trakcie gry, o którym to Wietesce przed meczem mówiło się, że nie jest w pełni sił, nie nadaje się do gry. No to jeżeli nie jest w pełni sił, nie nadaje się do gry, to ja się pytam, co on robi na ławce rezerwowych. A następnie, kiedy wchodzi w pierwszej połowie na boisko, pytam się, jakim prawem wchodzi na boisko, kiedy ma jeszcze tam, nie wiem, 70 minut gry Legia przed sobą. No to jeżeli ktoś nie jest gotowy, to nie ma prawa trener go wpuścić na 70 minut. Tak więc, gdyby się trzymać uparcie właśnie tego, że nie wszyscy byli gotowi, no to nie należałoby wpuszczać do pierwszej jedenastki tych, którzy nie byli gotowi, chociaż nie ukrywam, ja nie słyszałem o nikim z tej pierwszej jedenastki, że nie był gotowy, ale być może coś mnie ominęło. Dejan Klafuricz wymienił zawodników, których dopadły te problemy żołądkowe. To miał być Arkadiusz Malasz, Jose Kante, Carlitos i jeszcze bodajże dwóch zawodników z wyjściowej jedenastki. Nie słyszałem, przepraszam, być może, że wymienił tylko tych z pierwszej jedenastki, a jakbyśmy zaczęli grzebać, to dlaczego Carlitos, a nie Hamalainen, to by się okazało, a bo zapomniałem powiedzieć, że na ławce też był Hamalainen, którego dopadło i tak dalej. A pan podchodzi do tego jako do szukania usprawiedliwienia? Nie, nie, nie. Staram się tego nie oceniać. Staram się tego nie oceniać, ale też no, dziwi mnie, że po wysokiej porażce w bardzo kiepskim stylu, albo rzekłbym zupełnie bez stylu, że mówi o tym trener, bo to też... No fajnie, że nie mówił przed meczem, bo to by świadczyło o tym, że się asekuruje, ale jak mówi o tym po meczu, to wygląda na to, że się tłumaczy. No to myślę, że jeśli już koniecznie, to mogło to wypłynąć od kogoś innego, ale ja nie chcę oceniać, bo to są tylko i wyłącznie domysły, byłyby to domysły i spekulacje. No tak samo jak nie chcę snuć domysłów i spekulacji dotyczących ewentualnego następcy, no bo uważam, że to bardzo słabe, gdyby się miało okazać, że będzie następca i tak naprawdę to już wszyscy o tym w klubie wiedzą albo szemrzą i że tak naprawdę do jutrzejszego meczu nikt nie podejdzie na pełnej spince. No bo po co umierać za Klafuricza, skoro za chwilę będzie następny. To jest jeden z możliwych sposobów myślenia przez niektórych piłkarzy, zwłaszcza tych, którym z trudem dzisiaj przychodzi gra w piłkę na ich zwykłym poziomie. Gościem kolejnego odcinka programu Dogrywka był Maciej Szczęsny. Dziękuję.